Nowa maszyna firmy Sikam, Falco Evo 600, roboczo nazwana, czyli długo oczekiwana miniatura Falco Evo 622, maszyny już dobrze znane na naszym polskim rynku od 2 lat. Maszyna bardzo podobna, natomiast o mniejszych możliwościach, dla mniejszych warsztatów, mniejszych serwisów, zdecydowanie niższej ceny. Długo wyczekiwany produkt, który na pewno wypełni lukę po modelu 520 Falco, który był modelem produkowanym przez 30 lat blisko w niezmienionej postaci. Marka Momo to świat sportu, szczególnie znana dobrze we Włoszech i na zachodzie Europy. Wiąże się z bardzo dobrymi felgami aluminiowymi, z częściami i gadżetami do sportu samochodowego, ale od pewnego czasu produkują także i puszczają na rynek opony, które są wysokiej jakości. To jest produkt wymyślony w Europie, we Włoszech, nowoczesne i na pewno będą sprzedaż tych opon będzie się rozwijała w Europie bardzo dynamicznie. Na targach w Bolonii prezentujemy z dumą nasz najnowszy produkt, paletę R05 Mix, która stanowi odpowiedź na potrzeby naszych klientów w zakresie rosnącego rynku sprzedaży opon do SUV-ów, małych ciężarówek. Witam na stoisku firmy Koton. Wystawiamy się w Bolonii po raz pierwszy. W tym roku przywieźliśmy kilka nowych produktów, szczególnie nasz sztandarowy produkt, dublerkę hydrauliczną. Nowością tego produktu jest to, że może pracować w warunkach zimowych. Kolejna impreza z branży warsztatowej, gdzie prezentowane są nowe maszyny, urządzenia, wszelkie nowinki. Bardzo dużo nowych urządzeń do obsługi TPMS-a, który wszedł powszechnie, jest instalowany we wszystkich nowo produkowanych autach od 1 listopada 2014. Także impreza, na której warto być, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się w branży i nie zostać w tyle.